Właśnie, coś tak. O sukni i teraz tak, to można powtarzać. Zachęcamy do powtarzania. Mamy tekst jeden. O, właśnie. Jeden. O, akurat się wylosował. Puść samoistnie. Puść sobie będę machać tutaj ręką. Trzymaj tutaj, ja będę machać, muszę mieć głowę. To jest tak, to jest to pudełko, w które się, ja się tłucze, wiesz? Może to właśnie ten przeskok? Ktoś potrafi grać na, tym, na tej pralce? No. To jest... Czy coś tam? Na kachonie ktoś potrafi grać? Wszyscy! No to tak, gramy! Olek potrafi. Na trzy. Olek, gdzie moja książka? Olek! No i super! Ale, tak, to można grać na wszystkich, tylko nie każdy, nie każdy gra na trzy. A pokaż na kamerę książkę! No właśnie, takie mam zdanie. Tak, teraz piszę leci na cały świat. Książka z króliczkiem. Widziałeś się? Kupasik! Kasia, kurwa, to jest genialne! No dobra, no to była ta suknia, była ta suknia. Słuchaj, na trzy, rozpatrz. Jest cebol, tak, cebol, Kiedy to cię przychodzisz, powiedz Kasiu, kochasz mnie, chodzisz do mnie.
przykład z basami było tak, że jak skrzypek szedł grać w wesele, to niósł skrzypce i z tyłu niósł bas i po prostu dawał byle komu i każdy potrafi grać. No poważnie. Może tą gitarę byś podłączył, bo to sobą słychać. Proszę? Po kostkę pójdę, to może będzie lepiej. Bo tutaj przecież jest możliwość podłączenia, nie? Także nie Albo nazywa się. Czemu nie? Mamy coś dzisiaj? No wiem, ile. Nie muszę nazwać, no kurczę, już ludzie z Bułgarii mi proszę. Teraz się przyda kachon. Bo on będzie super z kachonem. Gdzie jest was kachon? Nawać kachona. Fajna bajka. Kto będzie grał na kochonie? Ja sobie okulary. A trudne to czy nie? Ale co? Właśnie każdy się może podłączyć z tego panami. Aha, czy na kochonie? No nie. Twojego utworu? Dawaj. Nie, teraz już wstydzę. Nie, no, dawaj. Gdzie jest kochonista? Gdzie jest kochonista? Gdzie jest kochonista? Żartowałam. No i potrafi grać. Następny kachonista się znalazł. Tylko musisz poczekać aż ten. Aż to działa. Aż ta dusza tutaj. Ta dusza nosi duszę. To się nazywa dusza. Ja nie będę przeszkadzał. Ja potrafię nie przeszkadzać. Nie. Ty masz grać. I nie ustępować w graniu, tylko musimy najpierw właśnie się podłączyć w podwole, która nada nam tutaj odpowiednie. Tak, ja tu wejdę, później wyjdę. Ale ja nie wziąłam się, zobacz w ogóle, jak ten instrument oddycha. Wiem, sam mam taki gdzieś w domu, leży pięknie i on tak zajebiście pachnie, takim czymś w środku. Tam jest, ja mam wrażenie, że jak się to otworzy, to tam coś jest w środku, nie wiem co. Diabeł, mówią, że diabeł. Słuchajcie, nie. Ale ja muszę się nagłosić, muszę się podłączyć. Ale słuchajcie wszyscy. My też? Słuchamy. A to powiem tylko, że Ola zagra pan zagra później tango flamenko. Wyczekujcie. To ja będę grać flamenko. No, Olek super gra i zagra tango flamenko. A ty będziesz grał na kastanie. Ale potem. Ale tak chciałam wprowadzić dramaturgię. Ale grajcie, bo w tej chwili. My graliśmy już z nimi. No ja. Nie wiem. No to nie, że to. No właśnie, więc. Ale Olek ma taką specjalną dedykację, że ma komuś zagrać z rozumiem. Tango flamenko. No. Ale wygrajcie na albo pięknie. A druga będzie do dupy. Pięknie, naprawdę. Dobrze. Ale mi to coś innego, że. Lecimy. Czy gramy? Thank you.
Świetnie w ogóle. Gdzie jest kachonista? Proszę bardzo. A ty bierz wiosełko, bo ty tam na tym wieśle to, to kręcisz nieźle. O ja się mam dzisiaj, nie jest okazja pobrać na plecie. Tak jest, nie między nami. Bardzo lubię bliskiego twojego kolegę, słyszysz też on na plecach, na klawiacie i na piecu, i naprawdę, no też świetnie, i od razu mi się miało i to tak dziękuję. No ostatnio w sensie, że później tam jeszcze ale tak to artystik wygląda. No tak, bierz gitarę. Słuchaj. Dobra, no. No, myśmy nasze te irlandzkie, co ostatnio graliśmy. Myśmy takie jakieś irlandzkie grali razem, nie? Można by było coś popytać, że mam basetę dzisiaj, to może by coś ciekawego z tych tylko żeby na fletach to albo amol, albo to obojętnie, bo ja nawet ja ma, nie mam progów i to nawet nie mam na obojętnego instrumentu. Wiecie co, nie mam jednak, bo znam bardzo tak, ja przyszedłem się porządnie na jebany. Ale to jest pieśń Kuzińska, bo ład okudżawa. Ład okudżawa. Ale nie wiem, wiesz. On ma, on wyda, ma też pieniądze. To już za tych książek. A już
Czekam, że się domyślisz, ale... Ale przepoczony. Ale i solo będzie tam, będzie solo dalej. Czy ktoś jest pod prysznicem, czy obojętnie, można, nie? Takie no wycie tak, jest tak. Najlepsze właśnie. No. Bo słuchajcie, z tym wyciem jak to jest? Od czego się w ogóle, od czego, jak antropologowie opowiadają o pieśni? Wiecie, z czego się wzięła pieśń? Ludzie siedli przy ognisku. Kości. Poczekajcie, właśnie trochę inaczej. Słuchajcie. Kości. Chodźmy do kości. Kojarzycie odkurzacz? Ilu z was, jak byliście mali, odkurzało i do buczenia odkurzacza robiliście takie buu i tak to wibrowało. Kojarzycie coś takiego? No, nie robiliście coś takiego? To po granaty. Sami normalni, nie? Wiesz o co mi chodzi? O ten dźwięk taki. No i to jest ten unison. I teraz jak ludzie kiedyś pierwotnie siedzieli... Ta... A co? Przepraszam, nie znam imienia. Olek! Olek? No? Chcesz ostatnią pieśń zagrać? Tak. Dobra. Z Olą, Olą! Olą i Olą. Cygańska pieśń. Okej, to jest Olek, tak? Ale Yeah.
Marcini.